W dzisiejszym magazynie Kulturka. Były perkusista Type O Negative wspomina Petera Steela. Mówi, że ludzie go wykorzystywali. Marilyn Manson zapowiedział nowej płyty. Podpisał kontrakt na jej wydanie. Kerry King na temat osób wierzących. Ghost niebawem wyda nowy utwór. Chuck Schuldiner miałby dziś 57 lat. Guns N' Roses pracują nad nową płytą. No i oczywiście dużo więcej. Zapraszam na kolejny przegląd newsów. Jeśli lubicie tę serię, możecie zostawić tutaj oczywiście łapkę w górę. No i subskrybujcie panu Kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco. Peter Steele odszedł w kwietniu 2010 roku, a ostatnio w wywiadzie dla The New York Hardcore Chronicles Live wspominał go jego kolega z zespołu, perkusista Sal Abruscato, który bębnił w zespole w latach 1989-1993. Zapytany o to, czy może podzielić się czymś na temat Petera, odpowiedział tak. Był dobrym, uroczym facetem, miał dobre serce, ale był też bardzo bezbronny. W głębi duszy wiedział, że odniesienie sukcesu będzie jego końcem. Powiem ci jedną rzecz, którą zauważyłem, będąc już poza Type O Negative. Obserwowałem to wszystko przez lata. Ludzie go wykorzystywali. Był miłym facetem, był hojny, a oni cholernie go wykorzystywali. Nawet muzycy jego własnego zespołu, w którym był koniem pociągowym. A Bruce to dodawał. Pamiętam, jak rozmawiałem z nim zaledwie 2 tygodnie przed jego odejściem. Powiedział mi wtedy, że zostało mu tylko 3,5 tysiąca dolców. Więc w zasadzie odszedł w samotności w Pensylwanii. Co prawda miał dziewczynę, ale wszyscy nagle się rozproszyli, kiedy skończyły się dobre czasy. Peter powiedział mi, że pożyczał ludziom pieniądze, a oni nigdy mu ich nie oddawali. Miał dobre serce. Przyjaciele go wykorzystywali. Szkoda, że tak to się potoczyło. Może gdyby regularnie chodził do lekarza, ale stało się. Pete był dobrym facetem i proroczym artystą, proroczym autorem tekstów. Miał wizję, która wyprzedzała wszystkich o 3 kroki. Genialny facet, bardzo mądry na wiele różnych sposobów. Nie mądry w sposób taki jak lekarz, ale mądry pod innymi względami. Artystycznie oraz poprzez sposób, w jaki widział rzeczy i je interpretował. Był bardzo inteligentny. Dajcie znać w komentarzu, jak wy zapamiętaliście Petera Steela, no bo to jeden z takich artystów, bym powiedział, bardzo specyficznych, a co za tym idzie, no naprawdę wyjątkowych. Moim zdaniem był w pewnych aspektach podobny do Kurta Cobaina, to znaczy można w jego przypadku dywagować tak naprawdę w nieskończoność, czy de facto chciał osiągnąć muzyczny sukces, czy jednak sukces ten był wypadkową tego, że chciał się po prostu spełniać artystycznie. Wypadkową, która była nieunikniona i pod pewnymi względami zadziałała na jego niekorzyść. Peter Steele niejednokrotnie bowiem zaznaczał, że szczęśliwszym człowiekiem był pracując dla swojego miasta i sprzątając okoliczne parki, a to na pewno już pokazuje, że miał swoją własną wizję świata, no i cenił sobie spokój w życiu, a także niekoniecznie chciał być gwiazdą rocka. Dajcie znać, jak wspominacie Petera i jak widzicie jego postać po latach. Marilyn Manson z pierwszą oficjalną zapowiedzią nowej płyty. Choć jest to zapowiedź bez żadnych słów. Artysta opublikował bowiem w swoich mediach społecznościowych nieco ponad minutowy film, który wygląda jak fragment teledysku. W opisie mamy zaznaczone jedynie, że autorem wideo jest Bill Jukic, reżyser i montażysta, który odpowiada m.in. za teledysk Mansona do singla Satan sprzed prawie 7 lat. Swoją drogą jest to teledysk, w którym gra Johnny Depp. Mamy więc dość jasną wskazówkę, że w mediach społecznościowych otrzymaliśmy zwiastun nadchodzącego teledysku, a to oznacza, że pierwszy singiel z nowej płyty ukaże się tak naprawdę lada moment. Co więcej, wiemy pod szyldem jakiej wytwórni ten singiel i cała ta płyta się ukaże. Pod post Mansona na Instagramie podpięto bowiem Nuclear Blast Records i to właśnie z tą firmą Manson podpisał kontrakt i pod jej szyldem będą się ukazywać zarówno single, jak i nowa płyta artysty. Pozostaje czekać i pierwszy singiel, jak się zdaje, ukaże się bardzo, bardzo niedługo. Ghost wyda niedługo nowy utwór. Zespół ogłosił ostatnio premierę swojego filmu Right Here, Right Now, który będzie miał swoją premierę również w polskich kinach. W związku z premierą filmu, jako że będzie się on opierał po prostu na zagranym przez Ghost koncercie w Los Angeles, do przedsprzedaży trafiły płyty z soundtrackiem do filmu. No i okej, można pomyśleć po prostu, że będzie to taka koncertówka, bowiem będą tam utwory zagrane na żywo w The Forum. No i będzie to pewnie wyglądać podobnie jak ten już wydany w platformach streamingowych numer Absolution, który promuje cały album z soundtrackiem. Natomiast podejrzane jest to, że lista utworów na tę płytę jest trzymana w tajemnicy. Bo przecież zazwyczaj, kiedy album trafia do przedsprzedaży, to cała lista numerów, czy to albumu live, czy to albumu studyjnego jest po prostu podana. W tym przypadku, choćby na Bandcampie Ghosta, mamy Absolution, wykon na żywo, ten, który już lata po streamingach, no i same pozycje utworów o tytułach nieznanych. Ghost nie miałby powodu, aby tracklistę ukrywać, jako że setlista zagrana podczas ich wyprzedanych koncertów w Los Angeles jest znana i dostępna do przejrzenia, choćby na
Statist FM czy innych tego typu stronach. I tutaj portal Metal Sucks wkracza z domysłem, że na tej nowej płycie z soundtrackiem otrzymamy całkiem nowy utwór. Utwór zatytułowany Future is a Foreign Land. Jeden z fanów Ghost znalazł bowiem piosenkę w systemie amerykańskiego stowarzyszenia kompozytorów, autorów i wydawców, a jest to miejsce służące za bazę danych odnośnie poszczególnych utworów i ich wykonawców i autorów. Utwór jest więc już w bazie. Poza filmem, który w polskich kinach będzie grany 20 i 22 czerwca i soundtrackiem, który wydany zostanie na przeróżnych formatach fizycznych i w formacie cyfrowym, czeka nas zatem jeszcze całkowicie nowy utwór Ghost. Rob Halford wyznał ostatnio, co pomaga mu się trzymać w ryzach, prowadzić zdrowy tryb życia, no i pozostawać trzeźwym od 38 lat. W wywiadzie dla radia 103 GBF wokalista Judas Priest mówił, co jest dla niego ważne. Dzień zaczynam od modlitwy. Tuż przed snem także odmawiam modlitwę. Muszę. To część moich rytuałów, dzięki którym pozostaję trzeźwy. Halford dodawał. Kocham miłość. Miłość jest wszystkim. Miłość to wszystko, czego potrzebujesz. Teraz miłości potrzebujemy bardziej niż kiedykolwiek. Z moim partnerem Tomasem jesteśmy od 1000 lat i co wieczór mówię mu, kocham cię. Mówcie ludziom, że ich kochacie. Po prostu wypowiedzcie te słowa. Kerry King nie lubi nowych płyt Iron Maiden. Gitarzysta Slayera w wywiadzie dla Riff X został zapytany, czy słyszał nowy album solowy Bruce'a Dickinsona, The Mandrake Project. Przy okazji wypowiedział się też, co myśli o nowym Iron Maiden. Nie słyszałem nowej płyty Bruce, ale przyjaciel powiedział mi, że jest lepsza od Iron Maiden. Nie dziwi mnie to. Nie mam nic przeciwko Ironom, ale ich piosenki stały się tak długie, że już mnie nie ruszają. Nie potrafię tak długo skupić uwagi. Taka opinia nie powinna dziwić, ponieważ Kerry na swojej nowej płycie prezentuje głównie utwory o długości 3, 4 czy maksymalnie 5 minut. Podobnie było zresztą w Slayerze. Iron Maiden co prawda nigdy nie stronili od długich, rozbudowanych kompozycji, natomiast w ich repertuarze niegdyś królowały raczej te kompozycje również 3, 4, 5-minutowe. Na dwóch ostatnich płytach natomiast, The Book of Souls oraz Senjutsu, mieliśmy aż 6 kompozycji przekraczających 10 minut. Ale wracamy do Kerry'ego Kinga, bo sporo się ostatnio wokół jego osoby dzieje, jako że udziela wielu wywiadów, mówi sporo bardziej lub mniej kontrowersyjnych rzeczy, no jako że w końcu wydał płytę. I oczywiście przy okazji tego albumu nie brakuje porównań do Slayera, no bo ta płyta jest po prostu bardzo, bardzo Slayerowa. Ale jak na takie opinie reaguje Kerry King? Obraża się? A może wręcz przeciwnie. Wywiadzie Riff X opowiada. Gdy ktoś mówi, dla mnie to brzmi trochę jak Slayer, ja odpowiadam, a czego się kurwa spodziewałeś? Fani przez ostatnie 40 lat dostawali przedsmak tego, jak to ma brzmieć. Myślę, że byłoby to dziwne, gdyby ludzie nie porównywali tej płyty do mojego zespołu, bo miałem duży wkład w brzmienie, muzykę i tekst zespołu. Jak więc inaczej miałby brzmieć mój solowy zespół? Właśnie to chcę grać. Gdybym kiedykolwiek chciał grać coś innego niż Slayer, wówczas miałbym czas, żeby to zrobić, ale oczywiście nie chciałem. To właśnie lubię i myślę, że dlatego ludzie mnie lubią. Kerry King zaprezentował swoje stanowisko w kwestii ludzi wierzących, a także religii, wiary ogólnie. Bo oczywiście, jak wiadomo, twórczość czy to Slayera, czy to Kerry'ego Kinga na jego nowej płycie często opierała się na krytyce kościoła, a także religii samej w sobie. Kerry mówił: nie wierzę w Boga ani diabła, nie wierzę w nic, jestem ateistą, ale lubię podsuwać pewne myśli tym, którzy może nigdy nie kwestionowali tego, w co wierzą i dlaczego wierzą. No gdzieś ty wierzysz w Boga, twoja sprawa, baw się dobrze. Zawsze powtarzam, że jestem ateistą i nie wierzę w nic z tych rzeczy, ale lubię o nich pisać. Lubię myśleć o moich piosenkach jako o mini scenariuszach, które wyświetlą film w twojej głowie. Kerry King w wywiadzie dla Loudwire opowiadał również, jak widzi swój projekt solowy. Tak to bowiem wszyscy nazywamy, jako że wszędzie widnieje jego imię i nazwisko. No i mówił też, że tak naprawdę nigdy nie planował wydawać muzyki solo. Nie miałem zamiaru tego robić. Dopiero kiedy mi to odebrano wraz z odejściem Slayera, pomyślałem sobie, cóż, oczywiście, że będę to kontynuować. Ludzie podchodzą do tego jako do mojej solowej płyty. Ja natomiast myślę o niej jako o dziele mojego nowego zespołu. W nawiązaniu do Slayera i tego, że album brzmi właśnie jak dokonania tegoż zespołu, Kerry King w wywiadzie dla Loudwire opowiadał. To brzmi tak samo jak Slayer. Niektóre z tych piosenek mogłyby się znaleźć na płycie zespołu, gdyby taka powstała. Napisałem 95% ostatniego albumu. Kerry King powiedział również, że tworząc muzykę chce po prostu dostarczyć swoim fanom to, czego oni oczekują. Podobnie jak chociażby AC/DC, no i przykład tego zespołu podał właśnie w swojej wypowiedzi.
Natomiast myślę, że moglibyśmy tutaj zastosować wiele przykładów, to znaczy w ostatnich latach swoim fanom tego, czego oni oczekują, daje zapewne Metallica czy Iron Maiden. Choć tutaj moglibyśmy pewnie dyskutować ze względu na właśnie te wydłużone kompozycje, które no nie wszystkim się podobają. Natomiast Carey doskonale wie, czego oczekują jego fani i to im po prostu daje. Mówił o tym tak. Lubię AC/DC, bo oni są po prostu AC/DC. Nie chcę, żeby brzmieli jak cokolwiek innego. Jest mnóstwo takich zespołów i myślę, że to właśnie lubią we mnie moi fani. Jestem tu po to, aby grać tego rodzaju muzykę i myślę, że tego właśnie chcą moi fani. Kerry King przyznaje natomiast, że na płycie jest jeden utwór, w którym powiedziałbym odpływa od dokonania Slayera i robi coś innego. Jest to moment, na który by się nie odważył, gdyby był to album zespołu. Chodzi tutaj o utwór Two Fists, który Kerry postrzega jako numer punkowy. No i faktycznie w dużej mierze taki jest, natomiast moim zdaniem mimo wszystko jest dość mocno nasiąknięty takim typowym Slayerowym klimatem. W mojej opinii oczywiście. Kerry mówił o tym tak. Na tej płycie jest coś, czego prawdopodobnie nigdy bym nie zaprezentował na płycie Slayera. Na przykład punkowa piosenka Two Fists. To mój hołd dla muzyki punkowej. Prawdopodobnie nie zrobiłbym tego na albumie Slayera. Prawdopodobnie nigdy nie napisałbym wersu myślę, że potrzebuję kolejnego drinka. To nie jest tekst w stylu Slayera, natomiast w tym przypadku sprawdza się i brzmi świetnie. Tworząc Two Fists próbowałem wcielić się w piosenkarza punk rockowego z lat 80. Chciałem, aby ten utwór miał taki klimat. Wszyscy wiedzą, że mam punkowe korzenie. Kerry w innym wywiadzie rozwinął również temat powrotu Slayera i tego, na jakich zasadach zespół powraca. Wcześniej powiedział bowiem krótko, po prostu, że nie będzie płyt i tras. Teraz natomiast podał ewentualną częstotliwość koncertów i tak dalej, i tak dalej. Zresztą posłuchajcie sami, co Kerry mówił w wywiadzie dla Sirius XM. Za każdym razem, gdy rozmawiam o tym z dziennikarzami, magazynami i tak dalej, mówię, słuchaj, Slayer nie nagra kolejnej płyty. Slayer już nigdy nie będzie grał trasy koncertowej. Czy Slayer może zagrać od święta tu czy tam? Może. Kerry dodawał. Nie mówię nawet, że to będzie co roku. Mówię o koncertach co 2, co 3, a może nawet co 5 lat. Nie wiem. Wiem natomiast, że będę bardzo zajęty w 2025 roku, ponieważ będę zaangażowany w mój solowy projekt. No właśnie, Kerry będzie zaangażowany w projekt solowy, ponieważ w planach jest już kolejna płyta. Kerry w wywiadzie The Aquarian mówił, że dał już jasno do zrozumienia Paulowi Bostoffowi, swojemu perkusiście, że chce wejść do studia od razu, jak tylko panowie wrócą z trasy promującej album From Hell I Rise. Powiedziałem Paulowi, chcę natychmiast wejść do studia, a potem nagrać drugą płytę. Kiedy jesteś świeżo po trasie i twój umysł jest wyostrzony, możesz zagrać świetny materiał, bo jesteś ograny. Taki jest plan, mam już wszystko przygotowane. W trasie będę mógł pracować nad tekstami do utworów, które jeszcze nie są ukończone. Mam nadzieję, że do czasu trasy wszystko będzie już zrobione. A wy koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jak podoba wam się nowy, pierwszy solowy album Kerry'ego Kinga. Guns N' Roses pracują nad nową płytą i wkrótce wydadzą kolejne single. Przypomnijmy, że Gunsi powrócili w 2016 roku w niemal klasycznym składzie i od tamtego momentu cały czas mówi się o nowej płycie. Mimo, że zespół jest na scenie już prawie 40 lat, to wydał jedynie 6 albumów studyjnych, to też pierwsze długogrające wydawnictwo od czasu Chinese Democracy z 2008 roku. Byłoby zapewne ogromnym, naprawdę ogromnym wydarzeniem. No i Gunsi coś tam wydają, głównie dopracowane utwory sprzed lat, utwory, których demówki krążyły już po sieci lata temu. Natomiast co jakiś czas powraca ten temat nowego albumu, głównie za sprawą wywiadów, jakich udziela Slash, Duff McKagan czy też ktoś inny z zespołu. W niedawnym wywiadzie dla Daily Star Slash mówił: Guns N' Roses próbują nagrać nową płytę, a ja pracuję z nimi w tym zakresie, ale nie są w to zaangażowani inni. Slash dodał, że zanim ukaże się płyta, możemy spodziewać się jeszcze kolejnych singli. Jest parę takich numerów, które dopracowaliśmy i nagraliśmy w trakcie lockdownu. Czekają na wydanie, są bardzo dobre. Będziemy wydawali je po jednym lub dwóch. Nie pamiętam, ile ich dokładnie mamy. Dajcie znać, czy czekacie na nową płytę Gunsów. Chuck Schuldiner kilka dni temu obchodziłby swoje 57. urodziny. Lider Def przyszedł na świat 13 maja 1967 roku w Long Island w Nowym Jorku. Z tej okazji mam dla was dwie ciekawostki na temat Chucka. Po pierwsze, w młodości rzucił on szkołę, jak na gwiazdę rocka przystało, natomiast później, co ciekawe, tego żałował. Kiedy już szkołę rzucił, Schuldiner obrał sobie za cel znalezienie odpowiednich muzyków, którzy idealnie będą pasować do jego zespołu. I co tu dużo mówić, świetnie zagrają po prostu to, czego on sam oczekuje i co on sam napisze. O Def mówimy bowiem jako o zespole, natomiast należy pamiętać, że ten zespół to właściwie Chuck Schuldiner i sztab muzyków, który akurat sobie dobrał na przykład na daną konkretną płytę.
Choć Chuck Schuldiner ma w branży muzycznej opinię człowieka bardzo inteligentnego, czytanego i błyskotliwego, no co potwierdzają przecież wszystkie wywiady czy też teksty piosenek po prostu, no to nie szło zatem tak naprawdę żadne formalne wykształcenie. Gdy był już nieco starszy, Schuldiner przyznał, iż żałuje, że rzucił szkołę tak szybko. A teraz druga sprawa, Chuck Schuldiner miał plan awaryjny na wypadek, gdyby nie wyszła mu kariera muzyka. No i akurat w tym temacie, w tym podejściu bym powiedział do życia, czy też do bycia muzykiem, są różne szkoły, nazwijmy to, różne podejścia. Jedni idą po prostu na całość i nie uznają planów awaryjnych, inni natomiast potrzebują pewnego rodzaju takiej poduszki bezpieczeństwa. Chuck Schuldiner wierzył w karierę muzyczną, wierzył, że osiągnie sukces, wierzył, że uda mu się przekuć tę pasję w swoją pracę, natomiast w razie czego miał na siebie plan. Rozważał karierę weterynarza i tutaj pewnie musiałby powrócić na ścieżkę edukacji, w przypadku tego zawodu pewnie niełatwą i wieloletnią. Drugi plan był natomiast nieco prostszy w ewentualnej realizacji, bowiem Chuck rozważał też karierę kucharza. I podobno w tym był bardzo dobry i przez całe swoje życie gotował wyśmienite potrawy. Jeśli ten odcinek Wam się podobał, zostawcie tutaj oczywiście łapkę w górę, no i subskrybujcie Pełną Kulturkę, żeby z muzycznymi newsami być zawsze na bieżąco.